Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Transport Fever. Myślę, że dzisiaj będziemy kontynuowali dążenie do naszego celu 10 bilionów. Obecnie stoimy na 420 milionach i cały czas ta kwota rośnie. I tak, sprawdźmy, jaką jest najbardziej zarabiająca linią. Jest to linia druga. No mamy też parę linii, które no, z tego co widzimy wypadają trochę gorzej. I tak, sprawdźmy jeszcze co tutaj się ogólnie dzieje. To jest właśnie chyba linia druga, dokładnie. Zaraz zajeżdża pociąg, pewnie zbierze część z tego, nie wszystko mu się pewnie zmieści, ale na jakąś część pewnie weźmie. Tutaj miasto się ładnie rozbudowywuje. No tutaj też z tej strony dużo na linię drugą jednak też jest tego towaru. Więc no myślę, że trzeci pociąg będzie można tam dołożyć. I tak, czego nam tak naprawdę jeszcze w tych miastach brakuje? Towarów i tak, lepszej dostawy cegieł oraz maszyn. Do maszyn jest potrzebny plastik albo drewno. Co tutaj dostarczamy? No tak naprawdę z tego co widzę, no to średnio cokolwiek dostarczamy. I tak, na tą linię może też drugi pociąg by się przydał. Myślę, że na pewno nie zaszkodzi, o tyle, najpierw może rozbujajmy tutaj te linie, żeby to jakoś poszło. I linia siódma, widzę, też tak słabo sobie radzi. I linia siódma jest aż tutaj, więc no, będzie można wybudować tutaj kolejny tor. Tylko mam nadzieję, że się wybuduje po dobrej stronie. Na trzy? No niestety nie, byśmy musieli tutaj bardzo mocno ingerować w teren, możemy się tym zająć. No ale tak, spróbujmy chociaż. Po tym zboczu dokładnie. Dzisiaj też odbywały się ostatnie mecze fazy grupowej na Euro 2024. I tak, na pewno zdziwił wszystkich wynik meczu Portugalia-Gruzja, który zakończył się wynikiem 2-0 dla Gruzji. Jeszcze przyznam się, nie oglądałem meczu. Odkąd no Polacy odpadli już z tego Euro, to już nie oglądam. No bo szkoda, tutaj coś się zadziało nie tak. Trzeba zmienić te tory na wysokich prędkości, super. Tutaj teraz trzeba to połączyć tutaj, bo ten pociąg już tam wjechał. I tak, to przełączymy tutaj. I skasujemy to. Ok. Dobra. Odjedź, powinieneś... Już, a tutaj też coś się stało? W którym momencie? A, że ty? I tutaj się coś stało, nie tak? Że niby masz tory niezelektryfikowane? Nie no, wszystko działa. Ciekawe. A, bo tutaj wjechałeś już na ten tor. To będzie trzeba cię po prostu przesunąć. No i tak, na pewno zdziwieniem jest to ten wynik, no ale jak pewnie Portugalia, znając życie, wyjechała drugim składem po to, żeby nie męczyć piłkarzy już na rozgrywki w 1/8 finału, więc no cóż, to też jest jakiś powód do tego, tak? Tutaj coś się dzieje. No tak jak mówiłem, będzie trzeba drugi pociąg, więc no będziemy się bawić też w budowanie tutaj obok linii kolejnej, więc trzeba będzie odjechać na tę stronę. Tak, obrócę sobie jeszcze kamerę. Tak wyjechać, żeby tory stały jeden przy drugim. No i co, lecimy tak jak ostatnio. W ten oto sposób. Jeżeli oglądaliście mecz pomiędzy Portugalią a Gruzją, zachęcam do tego, żebyście podzielili się swoją opinią, jak grało się, no bo jak grali, no bo mówię, nie oglądałem. No i bardzo bym chciał poznać szczegóły. Jeżeli oczywiście chcecie skomentować. Tak daleko jeszcze ten tunel będzie sięgał? Nie, już tutaj wychodzi. Tutaj na chwilę będę musiał to usunąć, żeby poprowadzić to w ten oto sposób i już może wchodzić tak naprawdę na te tory. No i dobra, i ciebie poprowadzimy jakoś tak, żebyś wszedł tutaj. Zmieniło się to jakoś automatycznie? Nie, więc no, musimy to zrobić sami.
ten oto sposób będziesz jeździł. No i od środka montujemy sygnalizację, tak jak na poprzedniej linii. W poprzednim odcinku nic się nie zmienia. No i cóż, to tam jeszcze ciekawego. Wynik meczu pomiędzy Turcją a Czechami był 2-1. Co ciekawe. I także Turcja faktycznie wygrała. No ale cóż, nie dziwiąc się po tym, że Czechy, jeden z zawodników Czech dostał czerwoną kartkę, to Turkom na pewno to ułatwiło zdobycie tych dwóch bramek. I tak szkoda, że reprezentacja Polski odpadła, no bo jednak remisując z Francją 1-1, no pokazała, że no jednak potrafi. Tylko że pokazali co innego też z właśnie Holandią i Austrią. Jakby chociaż te dwa mecze wygrali, no to całkiem inaczej by to się potoczyło wszystko. No ale zlekceważyli rywali chyba. No jak z jednej strony pokazali, że z Francją potrafią zremisować, ale z drugiej strony przegrywają z takim zespołem jak Austria 3-1 albo Holandia 2-1, no to już inaczej jest. Inaczej będą patrzeć na naszą reprezentację. Ciekawe, na jakim miejscu teraz w rankingu FIFA się znajdujemy. No pewnie nie wysoko. I tak, wracając do gry, tutaj będziemy kolejny pociąg na tę linię oddawać. To jest linia 16. Jaki ty masz tam pojazd? 11 i 6, ok. Jakie ty masz w ogóle warunki? Ty masz tutaj 320, a tutaj masz też 320, czyli 320 może mieć ten pociąg długości. Kup pociąg i weźmiemy sobie ten. Wagony teraz i damy. Mógłbym zobaczyć, jest tutaj, dobra. Style tego i tego też. Tak do 320 już doładujemy. Dobra, jeden za dużo. Proszę, i lecisz na linię 16. Ok. Tylko czekaj, zrobimy jeszcze tutaj takie ładne przejście. Byś z tej linii mógł sobie, z tego tora będziesz mógł sobie zjechać na ten tor. No i lecisz. Zobaczymy. Jak sobie poradzisz. Ale to już znacznie się zwiększyło i tutaj też ostro się zwiększyło. Na linię drugą będzie trzeba dosłać kolejny pociąg. To jest ta linia, linia druga. Jaki wy macie dokładny skład? 7-2-2. Ok. No to dajmy ten pociąg i wagony. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa. Raz, dwa. No ok, wybierz linię i linia, która to jest druga. Lecisz. Dobrą stronę to w ogóle? No tak średnio. Więc tutaj też będzie trzeba zrobić tak, żeby mógł zjechać sobie na ten tor ewentualnie. A tutaj są te sygnalizacje, no to tutaj sobie zjedziesz. Dobra. No jedziesz. Zobaczymy, jak teraz sobie pojedzie. I jak tam w ogóle zarobki na liniach? 8 milionów, linia druga. No już trochę spada, no ale zaraz powinno rosnąć. A jak tam linie, które słabo zarabiają? Linia 5, 13 i 11. Chociaż linia 5 próbuje się wybić, no to słabo jej idzie. No i jeszcze od dzisiaj były takie dwa mecze, ale się zakończyły remisami. No i cóż można by rzec. 1/8 finału, ciekawym meczem może się okazać taki mecz jak Francja-Belgia, o ile no Belgom się pasca zmieni i faktycznie pójdzie im bardzo dobrze. Lukaku jakoś na spalonych sobie dużo nie uzbiera, to powinno być w miarę dobrze. No ale wiadomo, jak to wychodzi średnio.
Ciebie bym w ogóle chciał na linii drugiej, żebyś wjechał sobie ty na trzeci, ty na drugi. No i tak fajnie by było, żebyście kursowali w ten oto sposób. Ta linia pierwsza ma co robić i gdzieś tutaj powinna się zwiększyć produkcja. O ile dobrze rozumiem, linia 15 teraz jest strasznie obładowana. Która tutaj 13 jeździ linia. A na 15 jak to wygląda? Ile tutaj jest pojazdów? No dosyć mało, więc myślę, że tak z 3 będzie można dokupić, zważając na to, że to dojeżdża stąd aż. Weźmy raz, dwa, trzy. I na linię 15 jedziesz. Super. No tutaj już się będzie chyba powoli rozładowywać. Tutaj też powinno tak mniej więcej. Linia druga wyszła na prowadzenie? Jeszcze nie. No linia 16 rekordowe 20 milionów zarabia. Jak to wygląda? Tutaj zarobiliśmy no dosyć mało, ale sporo wydaliśmy na nowe pojazdy. Jakby nie patrzeć. Cały czas się próbujemy rozwijać. No i myślę, że wychodzi nam to na dobre nawet. Tutaj wszystko jest dostarczane, wszystko jest dostarczane. No tutaj maszyny nie są dostarczane, no ale to pewnie dlatego, że plastik się jakoś tak słabo produkuje. Jak tutaj? No składują tego, ale jakoś plastik się nie chce produkować z tego wszystkiego, jak widzę. Plastiku na przykład ten w ogóle nie wziął. Gdzieś ten plastik czeka na przeładunek. No tutaj niby czeka, no ale on jest od razu zabierany, więc nie rozumiem powodu, dla którego to stoi. Chyba, żeby wybudować bezpośrednio. Ty jesteś na dwóch, jesteś na dwóch. Dobra, tylkoś będzie trzeba odprowadzić tutaj. I tak, linia będzie towarowa. Dawaj na może 320, będzie dobrze, duże prędkości, oczywiście, że tak. Uda się tutaj jakoś? Uda się, super. No i tutaj będzie trzeba jakoś kombinować z tymi torami, żeby to się nie przecięło jakoś. Mogę jeszcze w dół? No nie mogę. Ewentualnie poprowadzić to tak bokiem, żeby to schodziło w dół maksymalnie. Z tego co widzę, to schodzi maksymalnie w dół, ale no średniawka nadal. Tunel chcę budować. Weź już tak słownie lekko i teraz prostuj. No nie da rady, dobra. Jednak musi być na tej wyższej. Ja chcę tylko, żeby tutaj dojechało. No i to ma tam zakręcić jakoś. Dobra. No statkami nie zamierzamy pływać, więc myślę, że tam nie robi różnicy zbytnio. Być może się nie przykleja i tak do tego. Spróbuj przejechać obok dosłownie. Dobra. To 60, żeby minimalnie wyciągnąć. No cóż, z tego co widzę, to i tak tutaj będzie musiał się kawałek przykleić. Okej, okay. No ale tutaj już spróbujemy lekko odłączyć. Czemu budowa niemożliwa? Przez tą drogę, tak? Dobra, poczekaj, pauza. Usuńmy to. I sprawmy, żeby tutaj w ten sposób. Może to jakoś pod spodem zrobimy. ...160 byle było. No i super w ten sposób. No i tutaj już możesz wychodzić na powierzchnię. Tylko nie stąd, tylko stąd. Stąd. Okej. Okay. Czy uda się ci... O mój Boże. Nie wiedziałem, że tak wysoko można budować w tej grze. Dobra, spróbujmy może jakoś tak
bezpośrednio podpiąć, jak to wygląda ogólnie. 31 milionów za taką trasę. No ale to może być jeden z najdłuższych tunelów obecnie, jaki możemy wykonać. No cóż, nie mam innego wyboru, jak się tylko zgodzić. Tutaj zaraz, może w tym miejscu, też może na takiej bardziej równej powierzchni. A i tutaj nie ma dojazdu, okej. Droga to akurat najmniejszy problem, bo drogę to można sobie nawet tak inaczej pociągnąć. Nawet podwyższyć tutaj, żeby zbudować tutaj wiadukt. To się wyburzy, to się wyburzy. I no i najzwyczajniej w świecie połączyć. Działa, działa. Dobra, odpauzujemy sobie rozgrywkę, żeby ten czas płynął. Tutaj zbudujemy sobie zajezdnię w tym miejscu. Jakoś upchnąć. No i co połączyć teraz? Tylko zostaje tylko te zajezdnie. Strasznie wysoko się wybudowała. Weźmy tutaj, obniżmy ten teren z powrotem, jak był. Może wyrównać nawet. Zapisywanie, spoko. No i tak do tego. Jak teraz się połączysz? Tylko nie drogą może, tylko torami. O, kolej jakiś dalej problem jest z tym wszystkim. No i się nie połączyło dziadostwa. Połączysz się, teraz połączysz. Co tam jest? Zakłady chemiczne. Co z tym jest nie tak? Zwiększyć dostawy jeszcze bardziej? No to dwa pociągi faktycznie nie wyrabiają. No ale to zaraz. To będą wagony głównie na ten plastik, więc no możemy wziąć ten, no i doładować tym. Tak, na razie z 200 weźmy, nowa linia. Stąd, dotąd lecisz. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Jak tam to miasto? No też się jakkolwiek rozwija. W ogóle, gdzie tutaj mamy towary? Tutaj. Stal i deski też, więc pewnie będzie trzeba dostarczyć tutaj jakoś. Tutaj też ogromne jest. Na linię 8 tym razem. No to będzie ciężki orzek do zgryzenia, żeby linię 8 jakoś tak podwójnie pociągnąć, ale myślę, że powinniśmy dać radę. Na którą? Na trzecią to jest. No i od razu, jak się wzięło bezpośrednią linię, to jakoś inaczej to zaczęło liczyć. No ale cóż. Jak tam zarobki? 43 prawie miliony, spoko. Tutaj jest linia 8, dobra, więc można spróbować to zrobić. I linia 8 jest z ostatniego, ok, więc odbijemy sobie tę stronę, chociaż nie, bo jak następny będzie, to będzie budować właśnie z tamtej strony. I tutaj trzeba budować przy tym cały czas. Po pierwsze mniejsze koszty i po drugie no też ten pociąg będzie inaczej jechał. No i tutaj już mamy kolejną przeszkodę, wybórzmy sobie to, jak teraz pójdzie. No nie pójdzie przez tą drogę, dobra, pauza. No i tą drogę musimy usunąć na chwilę. No i razem z torami usunąłem przez przypadek. Dobra. No i będzie trzeba postawić najprawdopodobniej wiadukt w tym miejscu. To będzie najszersza droga. No nie połączy się. Chociaż nie, to nie jest ta, to jest ta. O, teraz się połączy. Ok. No i przeciąć drugi raz. Dasz radę. Ok. W ten oto sposób i wkraczasz już w tą linię, znaczy w ten tor. No i super. Zajezdnie, w którą to stronę będzie kursować, jak zrobię? Po środku. Dobra, już wiem. Więc zajezdnia będzie w tę stronę. Poproszę. I dołączmy tor. I tak. Dobra.
kontynuujmy dalej ustawianie sygnalizacji. Przynajmniej wiemy już, jak ustawiliśmy tamtą sygnalizację, że wszystko nam się ładnie połączyło. Ok. No na drodze słabo, żeby stali, więc tutaj będzie jakoś przed drogą trzeba postawić. No i ostatni w tym miejscu. No i zobaczmy, czy to będzie jakkolwiek działać. Powinno przynajmniej. Kupmy pociąg, niech będzie ten, bo i tak to nie będzie długa trasa, więc nie będzie miał się nawet zbytnio gdzie rozpędzić. Wagony będą... Jaki ty masz rozkład tych wagonów? Przypomnij mi na linii 8. 3, 5, 3, więc... Kup pociągi. Masz raz, dwa, trzy. Która ma więcej? Ta raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I jedziesz na linię, kto jest 8. Proszę. Nagle tutaj na linii 7 znowu się zaczęło. No ale myślę, że to już jest temat na następny odcinek. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Zapraszam do oglądania poprzednich, jak i następnych odcinków. Dziękuję bardzo, no i cześć!